wyjątkowość Izraela i Kościoła w świecie. No coś, jakąś notatkę mam? Okej, okay, dobra. Jako, że my nie jesteśmy Izraelem, Żydami, to skoncentruję się bardziej na Kościele, tak? Na nas jako Kościele, okej? Okay? Ty bowiem jesteś świętym ludem Pana, to jest Stary Testament, co prawda jeszcze, swego Boga. Pan, twój Bóg, wybrał cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem wśród wszystkich narodów, które są na ziemi. Szczególnym ludem. I pamiętajcie cały czas, Pan, Jahwe, Bóg, Elohim, tak? Czytam, i to wtedy będzie łatwiej rozumieć niektóre rzeczy. Że Jahwe, twój Elohim, takie, tak? Takie jak będziecie czytać kiedyś Słowo Boże. Ludem dla Pana, twojego Elohim, dla Jahwe, twojego Elohim, okej? Okay? Narodów. I czyż jest taki naród na ziemi, jak twój lud Izrael, dla którego Bóg wyruszył, aby wykupić go sobie jako lud, by uczynić wielkim swoje imię i dokonać dla nich wielkich i straszliwych rzeczy w twojej ziemi, przed twoim ludem, który wykupiłeś sobie z Egiptu, pośród narodów i ich bogów. Popatrzcie, ciekawostka. Narodów i ich bogów, nie zauważyłem tego wcześniej, right? Czyli narodów i ich Elohim. Ustanowiłeś sobie bowiem swój lud, Izrael, czy Izraela, aby był dla ciebie ludem na wieki. A ty, Panie, stałeś się jego Elohim, jego Bogiem. Okay? Czyli to jest, okay, jeszcze te wersety mówią wyraźnie o wyjątkowości Izraela pośród wszystkich narodów. Okay? Ja wam powiem taką ciekawostkę. Kiedyś normalnie sobie ktoś mówi, naród wybrany, nie? Okej, nie czytałem, myślę, naród wybrany, ciekawe, kto ich wybrał. Takie, wiecie, pycha ich, przebija w nich takie chamstwo. Jaki naród wybrany? A co, my gorsi jesteśmy? Coś w tym rodzaju, no nie? No ale jednak naród wybrany. Chociaż Bóg jako tako, wiecie, tu jest napisane, że wybrał Izrael, ale Bóg zrodził Izrael, rozumiemy? On wybrał Abrahama i potomków jego. Oni się wszyscy zaczęli rodzić w Izraelu, rodzić się w tym. Tak samo jak my musimy się urodzić do Królestwa Bożego jako jego dzieci. I teraz tak. O, urodzić, akurat o tym mówiłem. A Pan Jezus powiedział tak, że kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego i kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść. Czyli bez nowonarodzenia ani tego nie widzimy, ani tam się nie możemy dostać. Problem jest w tym, że wielu ludzi interpretuje Pismo Święte i tak dalej, będąc nienarodzonymi na nowo, dlatego wychodzą setki bzdur w różnych takich parachrześcijańskich, prawie jak chrześcijańskich religiach, nie? Czy tym. I Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże jest wewnątrz was, tak? Na dzisiaj tak jest, co nie? Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, to już jest do nas, do Kościoła, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. To jest podobny werset do wersetu z księgi Ozeasza, ale zobaczcie, wy jesteście, już jesteśmy tym narodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Te wszystkie atrybuty, które w Starym Testamencie miał naród wybrany, teraz są też dostępne dla nas do Kościoła. To było oddzielenie czy wyjątkowość Kościoła w świecie, okay, Izraela Kościoła, a teraz oddzielenie Kościoła od świata, kolejny temat, myśl. Drogo zostaliście kupieni, nie bądźcie niewolnikami ludzi. I mówiąc Kościoła, to będzie się raczej mówiło Kościoła, nie naszych personalnych, indywidualnych różnych relacji. Rozumiecie, bo my tak już o tym mówiliśmy, że my jako ludzie możemy pójść do znajomych, do różnych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Chociaż nie przystajemy z nimi w duchowych sprawach, nie? Tylko na przykład jako grupka nie pójdziemy pewnych rzeczy robić, bo mamy się od świata oddzielić od tych różnych rzeczy jako Kościół. Duchowe oddzielenie od tego świata. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w twojej prawdzie, twoje słowo jest prawdą. I jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Zobaczcie, nie są z tego świata, jak i ja nie jestem, Pan Jezus powiedział, nie prosił tylko za tymi, którzy tam byli, czyli za uczniami, ale prosił za tymi, którzy uwierzą w ich słowo, tak? Czy którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. To jesteśmy my. To się tyczy również nas.
My przez słowo apostołów uwierzyliśmy w Jezusa. Przez to słowo przekazane nam od tamtych czasów. Czyli on wtedy modlił się też za nas, mówiąc, że nie jesteśmy z tego świata. Jest napisane, że nie wsprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością, światłość z ciemnością, wierzący z niewierzącym, świątynia Boża z bożkami. Słowo Boże mówi, dlatego wyjdźcie świątynią Boga żywego. Bardzo ważna myśl. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami. Słowo Boże mówi wyraźnie w wielu miejscach, w Nowy Testament, że mamy się oddzielić od tego świata, nie tykać się nieczystego. Co to znaczy tykać się nieczystego? Może tu będzie za chwilę. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego? Że Pan oddzielił dla siebie pobożnego. Pan oddzielił dla siebie, jesteśmy oddzieleni dla Boga, pobożnego. Wyjdźcie z niej, ludu mój, z Babilonu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów. Nie byli uczestnikami jej grzechów. Żebyśmy nie robili tego, co robi ten świat, nie byli uczestnikami, nie robili tego samego w ich grzechach. Dalej. Poszło? Jesteś bowiem ludem świętym dla Pana, swego Boga. I Pan wybrał cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem. A to jest powtórzonego prawa, to jest jeszcze Stary Testament. I nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą. W tym wersecie chcę powiedzieć, nie dostosujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. To jest to, co robimy w tej chwili. Studiujemy Boże Słowo, aby to, co nam włożono do głowy od małego, wiecie, tę całą pralnię, co nam zrobiono, wyprano nas mózgi i tak dalej, whatever, ten świat, to my teraz to przemieniamy, odkręcamy do Słowa Bożego. Staramy się poznać Boże prawdy, Bożą strukturę zarządzania wszechświatem, Boże stworzenie, wszystko jak to ma miejsce i nasze miejsce na tym. I zobaczcie, nawet do takiego wersetu, że żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż. Jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za kogo chce. Absolutna wolność, byle w Panu. Czyli rozumiecie, że nie w świat jesteśmy oddzieleni. Czyli może wyjść za kogo chce, ale w Panu. Czyli dalej ta sama myśl jest w tym wszystkim. Jest totalne zwiedzenie. Synkretyzm to jest łączenie w jedną całość różnych, często sprzecznych koncepcji lub idei filozoficznych, religijnych. Ekletycyzm. Okej. Co tu chcę powiedzieć? Skoncentruję się troszeczkę na naszym domu. Jesteśmy Polakami, w większości byliśmy rzymskimi katolikami, okay? Więc troszeczkę tutaj w tym kontekście. Nie będę może wchodził w buddyzm czy coś, bo to nas tak się nie tyczy, okay? Ale chcę parę myśli pokazać tutaj. W Asyżu, pamiętajcie, że ten kontekst tego jest Izrael, Kościół, cały świat. Wszystkie religie, bogowie, którzy są nad tym, tak? Czyli synkretyzm. Duch Asyżu przemawia. To jest artykuł z gazety. Niedziela Ogólnopolska, z 2011 roku i tak dalej. Na dole jest link, można sobie go zobaczyć. Fenomen określony jako duch Asyżu narodził się 25 lat temu. Ble, 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 ble. Wszystkie religie schodzą się razem na razie, żeby się modlić o pokój i tak dalej. Kto tam w tym wszystkim kierował? Papież Jan Paweł II i tak dalej, i tak dalej. Ten świat, zobaczcie, się jednoczy. Nie? Bóg to rozproszył, świat się jednoczy przeciwko tak naprawdę Bogu. Tu są zdjęcia z Asyżu, to jest zdjęcie, gdzie są różne religie, tam tych było masa ich. Ja nie wiem, czy nie napisałem gdzieś tutaj. Okay. Po lewej stronie, zobaczcie, do papieża i do różnych takich przychodzą też jacyś tam muzułmanie, niemuzułmanie różnych religii, witają się, bratają się i tak dalej, i tak dalej. Ten świat się łączy w duchowym wymiarze. Tutaj mamy naszego byłego papieża Jana Pawła, który całuje Koran. Tutaj mamy Franciszka, który powiedział, że Biblia i Koran to jest to samo. Tak można powiedzieć, jak się nie czytało ani jednego, ani drugiego. Naprawdę. Pewnie nie, on nie czytał, whatever. Tutaj on całuje. A tutaj zobaczcie, całuje, nie wiem kto to jest, chyba też Franciszek, całuje jakiegoś rabina judaistycznego. Judaistyczny rabinizm to jest zjawisko nieznane za czasów Chrystusa. Okay? Judaistyczny rabinizm opierający się na Talmudzie i na Kabale, na Zohar, księdze takiej świętej, na tych różnych rzeczach. To jest po prostu total zwiedzenie, jak wszystko inne. A tutaj widzicie, ale oni razem nie mają problemu, żeby się trzymać. I my z nimi nie mamy nic wspólnego. Robi się coś takiego, co się nazywa Chryslam, Rick Warren. Tu widzimy, papież się tam z nimi też brata. Raz już to kiedyś powiedziałem, raz nawet, że tak powiem, wyrwało się, a może nie, dla
jak on się nazywa? Brian, ten z Hillsonga, Brian Houston, na swoim nabożeństwie, jest na wideo, można znaleźć to, powiedział normalnie, że Bóg, Allah i Bóg Jahwe to jest ten sam Bóg. Że my służymy temu samemu Bogu, tylko tam mamy trochę różne bla, 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 bla. Oczywiście później wybuchła afera, że już takie, wiecie, wrzuca takie te, wycofał się, przepraszam, że on tego nie ma na myśli, że źle zrozumieli. Ale ja to z Kasią przerobiłem kiedyś, on wyraźnie, jawnie, całymi zdaniami powiedział, co chce powiedzieć. Tam nie było, rozumiecie, jakiegoś takiego, on się pośliznął, bo nieraz się może człowiek przejęzyczyć czy coś, nie? Czyli próbuje wciskać. Znam z własnego życia, że na nabożeństwie w kościele chrześcijańskim puszczano z kościoła rzymskokatolickiego uwielbienie. Tam ludzie tańczą i tak dalej. I mówiło się, jakie to jest świetne. Rozumiecie? A potem się mówiło, że on... pomyłka. To nie? To jest to samo. To są takie powolutku wprowadzanie ekumenii. To jest, tu pokazuje o synkretyzmie na razie. Kościół jakiś prezbiteriański, First Chrislamic Congregation, czyli chrześcijańsko-islamskie, tak? Inny jakiś episkopal. Episkopal to jest to samo, co anglikański kościół, tylko że, wiecie, jak to był konflikt Ameryki z Anglią, no to anglikański głupio brzmiało, to nazwali go episkopal, ale to jest dokładnie ten sam kościół kilkaset lat temu, tak? Czyli zobaczcie, Allah bless you, Ardeen Muslims, brothers and sisters. Tutaj już mamy ekumenizm teraz, ruch w chrześcijaństwie dążący do przywrócenia jedności wszystkich wyznań w ramach jednego kościoła. Wszystkie definicje są zepsute, bo to jak się wejdziemy w definicję różnych tych, powiedzmy, konkretnych rzeczy, to kościół jest, był i będzie jeden. Mimo tego, że ma swoje grupki wyznaniowe. My nie mamy żadnej nazwy, jakbyśmy się nazwali grupa domowa, jakaś tam, a ci tam obok jakaś, to nie znaczy, że jest tyle kościołów. Kościół jest jeden, który ma swoje małe poszczególne po domach spotykające się, czy w budynkach wynajmowanych, obojętnie. Na tym zdjęciu jest papież, papież Franciszek. To jest Kenneth Copeland, okay? Gościu, który bardzo, bardzo znany, sławny, bardzo bogaty, pastor, ewangelista, nie powiem, że chrześcijański, jakiegoś tam niby chrześcijańskiego kościoła, bo tak chrześcijanie nie robią. Obok niego John Arnott, tutaj z Toronto TFC, z tego zwanego Toronto Blessing, spotkaniu. Po prawej stronie Tony Palmer, który ponoć nie żyje. Mówią oficjalnie, że nie żyje, a ponoć żyje, whatever, mniejsza większość, który bardzo, bardzo nad tym mocno pracuje, żeby zjednoczyć kościoły chrześcijańskie. Okay. Czyli oni wszyscy się ze sobą łączą, wszyscy idą ku sobie, współpracują i tak dalej powoli. Widzimy różnych religii i tak dalej, i tak dalej. Tu po prawej stronie na tym zdjęciu to jest Polska Rada Ekumeniczna, czyli polscy w Polsce pastorzy też zbierają się z różnego rodzaju chrześcijańskimi, czy katolickimi, czy prawosławnymi, po to, żeby w jakiś sposób Ewangelię razem głosić. Ale pamiętajmy o całym kontekście, to jest wszystko duchowe zwierzchności, zupełnie co innego. To nie ma nawet blisko. Teraz żyjemy w czasach nie inwazji, jak kiedyś, żyjemy w czasach infiltracji, czyli w czasach przenikania złego do dobrego. Łódka nie tonie od wody, która ją otacza, tylko od wody, która dostaje się do środka. Szatan przybiera postać anioła światłości. Szatan ma swoje koledże biblijne. Szatan może nie wszystkie, ale jak nie, to ma swoich ludzi w koledżach, którzy są potem profesorami, tak jak na uniwersytetach świeckich, tak i różnych chrześcijańskich niby to nazwę w seminariach. Oni później są pastorami różnymi, oni właśnie wymyślają przynajmniej różniejsze dziwne nauki. Ja nie mówię, że wszyscy, bo mówię ogólnie, generalnie niektórzy ludzie może są w dobrej wierze, ale po prostu mają tak kiepskie poznanie w ogóle duchowego wymiaru, że się łączą z tym wszystkim, co nie? Nie będziesz miał, posłuchajcie, to jest bardzo mocne, nie będziesz miał innych bogów, teraz już wiemy, Elohim słowo, obok mnie. To jest 10 przykazań. Słowo Boże mówi tak, nie czyń sobie pozobiczny rzeźbiony, czegokolwiek, co jest w niebie, na ziemi, na górze, w dole i tak dalej, i tak dalej. Nie będziesz im się kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja Pan, czyli ja Jahwe, Elohim twój, jestem Elohim zazdrosny, który każe winę i tak dalej. Nie będziesz miał żadnej rzeźby, obrazu. Tu jest napisane, że rzeźby, podobizny rzeźbionej. W księdze Ezekiela w 8 rozdziale Bóg pokazuje 70 właśnie szukałem, starszych Izraela, którzy w świątyni gdzieś tam po cichu Ezekielowi wizji czczą na ścianach różne obrazy. Czyli bo ktoś powie, że obraz to nie rzeźba. Rozumiecie? Ale w tym samym kontekście Bóg mówi, zobacz, jakie obrzydliwości czynią. Możliwe, że ten werset tu będzie. I teraz,
patrząc w tym kontekście, to wszystko to są Elohim, to co widzicie tu na zdjęciach. Papież, święci, Maria są Elohim. Dlaczego są Elohim? Pamiętacie, czytaliśmy o Samuelu, który wychodził z ziemi, duch, dusza zmarłego. Słowo Boże mówiło, że Elohim przyszedł. Bóg przyszedł. A ten się pyta, a jak wygląda? A tak i tak, o to Samuel. No nie? Czyli umarła osoba była nazwana Elohim, Bogiem. Bóg mówi, nie będziesz miał innych Elohim obok mnie. Czyli bogów. Czyli ci wszyscy na tym zdjęciu, ojciec Pio, to jest chyba Faustyna jakaś święta, to jest niby Jezus, ten tutaj. Tak, Maria z jakimś dzieckiem, czy Samirami, z Budda, co? Jan Paweł II, tu jeszcze ktoś i to, jakiś aniołek byle jaki, taki mały. Tu jest Molek, o nim też można było pogadać, czy Moloch i tak dalej. To są Elohim. To byli ludzie, którzy kiedyś żyli na przykład, umarli i dzisiaj są Elohim. Modlić się do nich. Ja nie słyszałem, żeby ktoś się modlił do obrazu. Rozumiemy, o czym mówię? Nikt nie mówi, że się modli do obrazu. Modlimy się do tego, kto stoi za tym obrazem, czy wstawiennictwo, czy cokolwiek i tak dalej. Więc ludzie do czego się modlą? Do Elohim się modlą. Boże Słowo mówi, że nie ma modlić do takich rzeczy. Out, kompletny, zero. Co nie? Dlaczego? Dlatego, że za tymi rzeczami, tu już mam w tych notatkach napisane, za obrazami i innymi przedmiotami religijnymi stoją upadli aniołowie lub demony. Ponieważ kiedy to żyło i chodziło po ziemi, tak jak ten Molek tutaj na dole, on był kiedyś żywy, straszył ludzi, czy tak jak ten szedł, ten taki... To bezpośrednio, Słowo Boże mówi, nie bali się wasi ojcowie, których się nie bali poprzednio. Okej, okay, tutaj zamieszałem, ale chodzi mi o to, że jak to żyło, to składali ofiary bezpośrednio temu, a jak to zdechło, to po prostu duch tego został na ziemi, składali ofiary temu duchowi poprzez figurę czy poprzez jakieś przedmioty, które to coś sobie obrało do reprezentowania siebie, do miejsca kultu konkretnego, w którym się przychodziło czcić tych Elohim, czyli umarłe osoby, ale to na pewno te umarłe osoby, okej, okay, ci wszyscy, co tu są, prawdopodobnie są w piekle, a czczeni są inne duchy. Czyli albo demony, albo upadli aniołowie przez tych. Zależy, jaki wpływ i power jest nad tym. Okej, okay, idziemy dalej. Okej, okay, to nie są święci. Okay? Bo ktoś powiedział, no jak święty Jan Paweł II na przykład. Nie, nie, nie. To nie jest święty, biblijnie mówiąc, tak? Religie wszystkie to odwrócenie uwagi z Boga Jahwe na bogów Elohim. I święci w Biblii, ja nie będę już może tych wszystkich wersetów czytał. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, może teraz oglądają to osoby, które właśnie się gotuje w nich, że takie rzeczy mówię, mogą sobie przeanalizować nawet te wersety, w jakim kontekście słowo święty jest użyte. Jest użyte do ludzi żywych, do ludzi w kościele, do ludzi na nowonarodzonych, do ludzi żywych w tym przypadku, nie do umarłych, a zwłaszcza 20 lat później kanonizowanych, czy tam 150 lat, nie? Tylko do żywych dzisiaj, co nie? Okej? Okay. Dalej. W kościele rzymskokatolickim jest coś takiego, takie słowo. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy chodziłem, było coś takiego, idźcie ofiara spełniona na koniec. I wszyscy mówili, Bogu niech będą dzięki. Okay? Po lewej stronie na dole pod tym zdjęciem mam pytanie. Komu składana jest ta ofiara? Komu? Okay? Komu? Bo Jezus to powiedział tak. Gdy Jezus skosztował octu, kiedy wisiał na krzyżu, powiedział, wykonało się i schyliwszy głowę oddał ducha. Wykonało się. Tak? Czyli zrobił wszystko. W Grece to jest perfekcyjnie coś takiego wykonane, nie? Idealnie wykonane, tam jest doskonale coś takiego, nie? Nie tylko wykonało się, tam słowo jest takie, że jest doskonale wykonane, nie pamiętam w tej chwili, nie? Poniżej, za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze, a każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, czyli w tamtym czasie jeszcze kapłani w świątyni składali ofiary takie, jak Bóg przykazał, a nie jakiś placek, nie? Ciasto kawałek, tak? Gdzie się mówi, patrzcie, mówiliśmy o szatanie, o gnostycyzmie, bo tam jest też gnostycyzm w tym wszystkim, jak jest przebiegły, jak wykorzystuje wszelkie luki, tak jak woda, wszędzie, gdzie jest miejsce, tam wchodzi. Czyli wykorzystuje wszelkie luki, gdzie wymyślił, że to jest ciało Chrystusa, bo Jezus powiedział, oto ciało moje i tak dalej, nie? Przy wieczerzy, przy pasrze ostatniej. I to jest bardzo mocno Kościół Rzymski, jego teolodzy się tego trzymają, że to jest transubstynacja czy coś takiego, że to się staje Jezusem, nie? I w rzeczywistości Jezusa składają na ofiarę i potem go zjadają. I czy coś takiego?
przyjmują jeszcze tego, bo nieraz mówimy, przyjmij Jezusa, ja przyjmę Jezusa, przyjmuję Jezusa, nie może upaść na podłogę. Wiecie, co się stanie, jak to upadnie? To jest Jezus żywy w ciele, ten opłatek. To jest problem, że tego to trzeba zjeść albo coś takiego. Nie, wiecie, mają problem, a może nie, nie wiem, ale tak słyszałem. Krew, czyli wino, nie? Jezus, komunia to jest krew, okej, okay, komunia, przepraszam, to jest wino i chleb załóżmy, tak? Czy ciasteczko, czy symbolicznie to mamy. W kościele rzymskim, w którym ja byłem, każdym był tylko opłatek, nie było wina, czyli nie było soku. Nie wiem, czy wy byliście gdzieś, gdzie były dwa. Czyli komunia to nie jest opłatek, tylko opłatek, załóżmy, niech będzie opłatek. I sok na przykład. Rozumiemy, rozumiemy, nie? To są dwie rzeczy, a nie jedna. Czyli tam jest totalna podróba. Jezus raz na zawsze, a tam jest napisane, że oni wiele razy składają, które w ogóle nie mogą zgładzić grzechów. I kolejny, że ten, lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Ojca. Jedną ofiarę na zawsze. To jest podróba, o tym mówiłem, to jest perfekcyjna, bo powiedziałem, że jest infiltracja. Zmienił się autorytet po krzyżu, zaczęła się infiltracja, co nie? Czyli szatan zaczął podrabiać. I mi się wydaje, że Kościół Rzymskokatolicki jest jednym z jego najlepszych osiągnięć, gdzie wszyscy myślą, że to są chrześcijanie i tam jeszcze coś nawet niektórzy mają jakiś, powiedzmy, nawet lęk czy coś. Okej, dalej. Słowo Boże mówi, nie będą składać już ofiar demonom, tym szedim, z którymi uprawiali nierząd, to będzie dla nich wieczną ustawą przez wszystkie ich pokolenia. I teraz apostoł Paweł w liście do Koryntian. Nie chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiar... Nie, że czytam. Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. To, co już mówiliśmy, musimy się oddzielić. On mówi, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom. Pytałem się, komu składają tę ofiarę? Nie składają jej Bogu. Nie składają Bogu. To komu? Słowo Boże mówi, komu się składa ofiara, jak się nie składa Bogu? Słowo Boże mówi, że Bóg chce od nas ofiarę naszego ciała poprzez... Słowo Boże mówi, składajcie wasze ciała w ofierze, tak? Poprzez uczynki, poprzez takie różne rzeczy, a nie to, co coś tutaj, tak? Dalej. Święta tego świata. To może się nie podobać komuś, możemy na tym kiedyś posiedzieć i to trzeba przerobić w umyśle, okej? Święto Bożego Narodzenia tak zwanego jest czysto, mogę nazwać demonicznym świętem, tak jak i Wielkanoc jest demonicznym świętem, okej? Zobaczcie, znalazłem takie zdjęcie, które jest napisane, badania pokazują niezwykłą hipokryzję ateistów, bowiem 84% z nich celebruje święta Bożego Narodzenia. Wiecie, czemu celebrują? Bo to są ich święta. Dlatego je celebrują, bo to są święta sentymentalne, rodzinne. Wy powiedzcie, jakie są. Takie są, ale one z Bogiem Biblii, z Jezusem nie mają nic wspólnego. To są święta czczenie Boga Słońca, gdzieś tam, które troszeczkę się w kościele rzymskim urzymsko-kościołowały i przeszły do naszych czasów. Okay? I tak samo Wielkanoc, to jest święta Ester, tej powiedzmy bogini, tak? Tej jednej żeńskiej istoty bogini, która przez wszystkie te wieki tam występuje. I tak samo, że tutaj jest Wielkanoc ma moc, także dla niewierzących. Oczywiście, że ma, bo ma podobne rzeczy. Te wszystkie jajka, każda rzecz ma swój symbol demoniczny z przeszłości. Wiecie, czemu maluję jajka? Bo symbolizuje to krew zabitych dzieci, które najpierw były w orgiach, w takich orgiach poczęte, a 9 miesięcy później składane na ofiary na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko, każdy detal ma swój jakiś sens w tym wszystkim. I teraz ja rozumiem, że najlepsze święta mamy się pozbyć. Słuchajcie, jeżeli, bo tłumaczenie z kościołów, pastorów, że no my je robimy chrześcijańskimi, to symbolizuje, wiecie, Jezusa i to tak fajnie. Słuchajcie, jeżeli my chcemy jako chrześcijanie robić jakieś święta, to Bóg ma swoje święta w Biblii napisane. Zamiast Wielkanocy zróbmy Paschę. Uchrześcijanizujmy Paschę. Okay? Nie musimy robić tak jak Żydzi. Okay, ja myślę, że i tak możemy. Tak? Rozumiecie, o co mi chodzi. Jeśli chcemy, jakieś święta tam w Biblii jest parę. A cała myśl biblijna, wiecie, że Jezus wypełnił trzy święta. On przyszedł, właśnie, on na Paschę został ukrzyżowany. Tak? W dzień Pięćdziesiątnicy zstąpił Duch Święty. Pewne wydarzenia dzieją się w święta. Jeszcze są trzy święta, które zostały niezwypełnione i ci, którzy eschatologię przerabiają czasy ostateczne, mówią, że w te święta dokonają się te pozostałe rzeczy, czyli powtórne przyjście Jezusa i tak dalej. Czyli jak my, chrześcijanie, chcemy jakieś święto obchodzić, to czemu nie obchodzimy nie Żydów świąt, czemu nie obchodzimy świąt Bożych, Boga? Rozumiecie? Bo Żydzi obchodzą święta Boga. A
I tak samo obchodźmy Pentecostal Day, nie? Czyli dzień pięćdziesiątnicy możemy obchodzić. Możemy zrobić z tego pompę, jak nie wiem, obojętnie, nie wiem. Rozumiecie? A to jest dzień, w którym nawet jak jest nabożeństwo, to nie, albo wspomną, albo nie wspomną, nie? Że właśnie dzień pięćdziesiątnicy, rozpoczęcie Kościoła, wstąpienie Ducha Świętego. Zero jakiejkolwiek, powiedzmy, celebracji. Może nie zero, może nie, jest coś. Ale w porównaniu z Bożym Narodzeniem albo z Wielkanocą to jest zero, okej? Okay? Do dwóch, trzech, pięciu zdań, trzech piosenek się ogranicza. Dalej. Pamiętajmy historię Balaka i Bilama, okay? Czyli ta historia, nie wiem, czy pamiętacie, jaka była, że lud izraelski przechodził się gdzieś tam przez ziemię, jeden król zawołał Bożego proroka, Bożego, żeby przeklął ich Izrael. A on mówi, nie pójdę, tam się przepychali. Ten Balam, to jest jeszcze historia z osłem, który rozmawiał, pamiętacie? Że on w końcu wziął osła, jedzie, anioł stanął na drodze i on tego osła leje. A w końcu osioł mówi, czego mnie bijesz, nie? Coś takiego. Niektórzy mówią, że zwierzęta przed potopem czy przed grzechem rozmawiały. Nasza Wiwka prawie rozmawia. I ten Boży człowiek, on jest uważany przez Żydów za fałszywego proroka, za złego. Ma relację z Bogiem, rozmawia z Bogiem, wszystko super. Idzie i do tego króla mówi, słuchaj, ja będę tylko mówił to, co Bóg mówi. I on zamiast ich przekląć, to ich pobłogosławił tam i tak dalej, ten król był niezadowolony, a potem on mówi, bo to za pieniądze wszystko, nie? I mówi, słuchaj, to ja ci powiem, co robić. Niech twoje córki tam sobie do nich pójdą. I zaczyna, rozumiecie, świat wszedł w Izrael i wylał się Boży gniew i tak dalej, 24 tysiące ludzi na koniec straciło przez to życie. Przykładowo, chodzi o to, że to są takie taktyki, co nie, że jak nie, wiecie, nie wiem, jak to powiedzieć, nie, że podstęp jakiś, że świat wchodzi w nas i kto jest, kto każe? Bóg staje się naszym wrogiem, jeśli my zaczynamy się mieszać w te sprawy. Bóg przeciwko nam wystaje, bo Bóg z tym nie chce nic wspólnego. I okej, nasz chrześcijan Bóg może wychowywać. Okej? Inne zwiedzenia. Ci dwaj panowie tu po prawej, John MacArthur i R.C. Sproul niedawno umarł. Mówię zwiedzenia, ale ja nie chcę powiedzieć, że to są tacy, wiecie, super fałszywi nauczyciele. Oni mają bardzo dobre nauczania. Ja przez całe 20 lat z hakiem słucham jednego i drugiego uniwersyteckim poziom, czyli ten poziom, powiedzmy, jak to się nazywają te szkoły biblijne? Seminaryjny jakiś, nie? Bardzo dużo rzeczy się o nich nauczyłem, ale obydwaj absolutnie i totalnie twierdzą, że jeżeli słyszysz jakikolwiek głos od Boga albo jakikolwiek cud się dzieje w twoim życiu, to nie jest od Boga. Okay? Oni są wyznawcami sensjonizmu, to jest nauka, która mówi, że wszystkie dary Ducha Świętego ustały z ostatnim apostołem. Nie ma nic, tylko suche Słowo Boże, czytamy. Tak, jak baptyści, koniec. To jest zwiedzenie. Słowo Boże mówi, nie pamiętam, teraz tak z głowy tylko powiem, że wyznają co prawda Boga, ale zapierają się Jego mocy. Nie? To, i to Bóg powiedział, że to jest, o nich to było w sensie negatywnym powiedziane o tych ludziach. Czyli oni nauczają dużo dobrze, ale zapierają się mocy Bożej. A co bez mocy Bożej my możemy zrobić? Jest masa świadectw, sam mam swoje, gdzie Bóg działa w ponadnaturalny sposób, w przenajróżniejszy sposób, jak chce. A oni twierdzą, że to jest wszystko od szatana. Okay? Kiedy ja to pierwszy raz usłyszałem ileś lat temu, a potem jeszcze ileś razy, to padały mi ręce. Myślałem, jak taki człowiek, który no niby tak Biblię potrafi wyłożyć, może takie głupoty gadać. Ale oni są przeciwnikami... O, tu mam napisane, to nie zauważyłem. Proszę? Ja, oni są przeciwnikami bardzo mocno drugiej strony, takich super charyzmatycznych kościołów, które po prostu... Co? Ruch świętego śmiechu. Bo po angielsku się nazywa The Movement of Holy Laughter, czy coś takiego. I ci tutaj dwa zdjęcia, to są ci dwaj panowie, oni leżą na grobach umarłych mężów bożych i nasiąkają ich mocą, bo twierdzą, że tak jak się stało za Elizeusza chyba, Elizeusz, bo Eliasza zabrał Bóg, to był Elizeusz, został zakopany, a potem wiele lat później była jakaś wojna i żołnierz, którego zabili, wpadł do grobu Elizeusza i jeszcze takie namaszczenie było już nad kościami, że on po prostu zmartwychwstał. To jest w Biblii napisane. I oni wychodzą, że takie namaszczenie jest na kościach tych i chodzą na różnych takich byłych mężów bożych, czy żony, czy bliskich, których wiedzą, nie? Okej, to jest przegięcie, się kładą. Rozumiecie, że Duch Święty działa, Duch Święty... Teraz mówię bardzo ogólnie. Chodzi mi teraz tak. Ci nauczyciele, na przykład zapomniałem, Johnson chyba się nazywa w tym kościele, Bethel Church, nie? Z Reading z Kalifornii. To są właśnie od niego ludzie. A on też dobrze naucza. Dużo dobrych nauczań ma. Ale w tych miejscach idzie...
Rozumiecie? Czyli w tym miejscu oni otwierają się na demoniczne różne siły i tam tutaj ktoś napisał książkę Kundalini Warning, ostrzeżenie Kundalini, że duch Kundalini jest w tym, że tak samo się zachowują jak ci tam w Indiach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Że takie same reakcje, to samo co w tych kościołach, to samo przeżywają ludzie w buddyzmie, hinduizmie i tak dalej. Nie? Detale są do dyskusji, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, to na pewno nie są rzeczy od Boga. Dużo, nie? Rzeczy nie jest od Boga w kościołach charyzmatycznych i musimy na to uważać. Książka Hata, tak jak powiedziałem, ona jest też z punktu widzenia tego gnostycyzmu, w który jest przepełniony kościół, wiele różnych nauczań. Wiecie, nie wiem, czy się słowo Szekina. Szekina, Szekajna po angielsku, Szekina. Słuchajcie, obecność Ducha Świętego. Szekina Boża stąpiła, Szekina, taki... Szekina Glory, Szekajna Glory. Słyszeliście Szekina? Ja słyszałem od pastorów. To jest gnostycka, żeńska część Boga, nie? Bo Bóg jest kobietą i mężczyzną jednym w gnostycyzmie i jego, ta żeńska część to jest Szekina. I niektórzy pastorzy o tym mówią, Szekina, Szekina. Ich książka Hata przedstawia Boga jako kobietę. To jest nie tylko nie przez chrześcijanie napisane, ale po prostu gnostycko napisane, jak nie wiem, to jest pure gnostycyzm. Bez gnostycyzmu, bez znajomości, jakiejś to zrobię, może szybko, jesteśmy normalnie, nawet nie wiemy, ile tego dziadostwa jest, ile jest... Agnostycyzm, ja mogę to powiedzieć, że to jest sama esencja szatańskiej nauki, która przejawia się jeszcze od Sumerów, od przedpotopu, od rozumiecie, od całych tych, przez jakichś Pitagorasów i tak dalej, i gdzie nabiera nowego oczywiście rozpędu po śmierci Chrystusa, 100-200 lat po śmierci Jezusa, gdzie się pojawiają kolejne te Ewangelie Tomasza, Judasza i tak dalej, a teraz już cała masa tych wszystkich Illuminati i tak dalej, gdzie szatan jest bratem Jezusa, to mamy Mormonów, tak? Gdzie Jezus nie jest synem Boga, to mamy Świadków Jehowych i tak dalej, dużo takich, nie? Okej. Okay. Czyli jak powiedziałem, duch gnostycki, jego nauki, czyli Ewangelia Jana jest atakowana, apostoł Paweł jest atakowany jako fałszywy nauczyciel, gdzie jego nauki niby się nie zgadzają z naukami Jezusa i tak dalej, tak powiedziałem, że szatan to Jahwe i tak dalej, dużo takich nauk jest, to jest pure gnostycyzm, ludzie nawet nie wiedzą, którzy to propagują, czy o tym mówią, że to jest nieprawda. Znaczy, że to jest gnostycyzm. Oblubienica baranka ma być czysta, bez zmazy i skazy. Słowo Boże mówi, żebyśmy nie mieli nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofowali. To jest możliwe, że to teraz robimy. By stawić przed sobą kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, albo w innych tłumaczeniach jest zmazy, ani skazy, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. To jest kościół taki, który ma stanąć przed Jezusem. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. Czyli w pewnym sensie to nauczanie, tak powiedziałem teraz, ono troszeczkę takie dość jest do przerobienia pewnie ze dwa razy jeszcze, żeby załapać, o co chodzi. Ale zobaczcie, jak to wychodzi na nasz dzisiejszy świat, na ten świat rzeczywisty, gdzie te wszystkie religie, już nie mówię o islamie, islam podobnie jest tak samo gnostycyzmem napełnione, dużo rzeczy z niego. Gdzie na przykład ten Joseph Smith, który dostał mormonizm, dostał to od anioła wizję, Mohamed dostał od anioła wizję, jeszcze paru dostało takie różne wizje, nie? I nagle powstają całe jakieś nurty religijne, czyli tak jak islam i tak dalej, i tak dalej. Słowo Boże mówi, że są o świecie, że są jak stado pędzone do grobu, ich pasterzem jest śmierć. To jest księga Psalmów 409, 15 werset. Czyli jest dwóch pasterzy, jednych jest śmierć. Też Słowo Boże mówi, taki werset jest, że gdyby władcy tego świata wiedzieli, nie ukrzyżowaliby Jezusa. Co nie? Też mówiąc o władcach tego świata, jestem 100% przekonany, że on nie mówi o tym Piłacie na przykład. Albo o kapłanach Kajfaszu czy tych innych. Czyli przerobiliśmy te sześć tematów. Był najpierw Bóg i Bogowie, czyli Elohim, co znaczy słowo, jak jest używane i czym się różni od Jahwe słowa, Boża Rada, kontrola świata duchowego nad fizycznym, bunty tych synów bożych, wyjątkowość Izraela i Kościoła w świecie i oddzielenie Kościoła od świata.